Przepraszam moi kochani, tamte wideo trochę się przerwało. Kiedy skończyłam na tym, że jesteśmy na takim progu, że nie mamy wsparcia, nie mamy gdzie szukać pomocy, jesteśmy samotni, zagubieni. Ja taka sama byłam i każde słowo tej osoby, która mi pomagało, po prostu podnosiło mnie na duchu i ja wiedziałam, że ja nie mam prawa przestać walczyć o siebie, o to, że czeka mnie jakaś taka misja, która to wszystko czego doświadczam, potem pomoże innym ludziom. I ja wiedziałam także, że mój głos, że na mój głos moją, moją szczerość, ja nie muszę nawet siebie pokazywać, ale te, ja mo mogę nawet przez telefon pogadać z człowiekiem i to już inaczej wpływa. Ja mogę uzdrowić luz, ludzką duszę i e, tak samo wiecie, że wszystkie choroby, one mm, powodują właśnie nasze te myśli, myśli. My mamy dużo w sobie takich blokad psychicznych, na przykład kiedy My myślimy, że jeszcze nie, za mało znamy, że ta wiedza nikomu nie potrzebna, że ojciec kiedyś krzyczał na mamy, że mama musi zarabiać i my to wybraliśmy w siebie z mlekiem matki i po prostu ono nie jest z nami. My nie jesteśmy tym, co było u nas założone, takie programy, tak? My jesteśmy sobą, my jesteśmy światłem, my jesteśmy duszą i to nie jest bajka żadna. My mamy duszę, my doświadczamy tutaj w naszej drodze życiowej różnych sytuacji, które uczą nas być lepszym, i my nie mamy prawa siebie porównywać, tak? My możemy porównywać siebie tylko z kimś innym. I to spotkanie z tą dziewczyną dużo mi dało, bo ja dowiedziałam się, tak? Ja zobaczyłam, że moja wiedza, że to, co ja znam, ono potrzebu tego potrzebują ludzie i w taki sposób, jak ja będę nagrywać takie audio, one będą pomocne, tak? One dotrą do serc innych ludzi i mm, ja pytam zawsze wszechświata w jaki sposób ja muszę to robić w jaki sposób ono musi dotrzeć do innych ludzi i mm, jednym z takich sposobów właśnie jest nauka języków obcych, to znaczy mówić, mówić, bo tak samo ja mam, ja zobaczyłam swoje ukryte zdolności, ja zobaczyłam, że mi się podoba właśnie nie podoba się, a ja mogę gadać, ja z tą dziewczyną gadałam trzy godziny i ja mogę jeszcze trzy i jeszcze trzy, ja mogę całą noc gadać, ale ja nie mam tego grona ludzi, bo ludzie w nocy śpią, tak, i jed jeden sposób taki na wyjście z tej sytuacji to po prostu brać telefon i nagrywać takie audio i mówić wszystko, co przychodzi do głowy, bo ja czasami miałam taką blokadę, tak, że mój umysł mówi, że po co ty będziesz to mówić, to niko nikt tego nie potrzebuje, ale ja widzę, że potrzebują i niech będzie tych ludzi mało, ale ludzie te są i w jakiś sposób, ja nie wiem, jakie one zobaczą to wszystko, co ich ja chcą im powiedzieć, tak, I, i oni tego potrzebują, po prostu e, tak samo każdy człowiek na tej ziemi, tak, on walczy, on walczy przede wszystkim ze sobą, ze swoimi słabościami, ze swoimi e, takimi niedobrymi e, stronami, tak, i... E, Cały czas nami rządzą nasze emocje: złość, zazdrość, tak? jakaś niewiara w siebie, lenistwo. To wszystko nie jest nami. My to jest taki bezgraniczny spokój, bezgraniczna radość, bezgraniczne po prostu takie poczucie spokoju. Tak? I bardzo trudno, ja wiem, że bardzo trudno odzyskać taki ten spokój, tak? spokój ducha, duszy, ciała. Równowagi takiej, ale to da, się, to da się uzyskać, tak? Tylko trzeba iść dobrą drogą, tą, tą drogą do siebie, która łączy i dbanie o swoje ciało, jakieś ćwiczenie fizyczne i zmiany. Żywności, tak? Zrzucanie tych wszystkich uzależnień i zrozumienie siebie, swoich mocnych stron, szukanie tej pracy i udawanie siebie ludziom w tym kierunku, co może po prostu polepszyć ich życie, to, co, czego potrzebują inni ludzie. To jest bardzo, bardzo ważne i trzeba chociaż od czegoś zacząć, nie zatrzymywać się na tym poziomie. Ciągle się rozwijać, bo jeżeli jesteśmy na przykład. Tutaj, w tym jakiś, w, na, na tym jakimś, na tych jakichś schodkach, tak? to jest po prostu dno następnego poziomu, i tak dalej. I tych poziomów jest wiele, 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 bo my cały czas, cały czas walczymy, cały czas się rozwijamy. I ja dużo doświadczyłam. Doświadczyłam to, że nigdy nie miałam swojego zdania. Po prostu byłam strasznie uzależniona od um, myśli mamy. Byłam po prostu jej jakby całością mojej mamy. Ja um, za każdy drobiazg dzwoniłam do niej po 10 razy dziennie i ona już miała mnie dość. A teraz ja dzwonię raz w miesiącu i, i dlatego czuję, że, że tak ja nie udaję swoją energię, że um, ja rozumiem, kiedy ja tego chcę, żeby porozmawiać, a kiedy ja podporządkowuję się pod innych. Ja nie chcę chodzić tam, bo tak trzeba według grzeczności, bo ja wtedy czuję się nieszczęśliwa. Ja chcę iść tam i rozmawiać z tymi ludźmi, co daje mi spełnienie, tak? poczucie radości. Ja mam prawo sama wybierać. Ja nie muszę być kimś, żeby nie być białą wroną i tak dalej, tak? Bo całe życie tak robiłam. Uwierzcie mi, całe życie. Ja robiłam to, co mi się nie podobało, ale jestem wdzięczna za to wszystkie doświadczenie, bo nie byłabym teraz w tym kierunku, gdzie jestem tutaj, tak? I mm, rozumiem jedno, że jeżeli jesteśmy otwarci na świat i ludzie, wtedy e, czujemy się po prostu sobą, tak? Że, że czujemy jakieś jednoczenie. Wspomnijcie, wspomnijcie te momenty, kiedy po prostu... E, bawiliście się z innymi dziećmi i czuliście radość, nie chciało wam się iść do domu, jeść, spać, zrozumcie czy macie takie zajęcie, które po prostu zajmie cały wasz wolny czas i nie będziecie myśleć o śnie, o spaniu o jedzeniu, tak, czy byłoby, było u was takie uczucie może jeszcze nie, no może róbcie, próbujcie robić coś i wtedy doświadczajcie, czy jest takie uczucie po prostu kiedy czas się zatrzymuje i nie chce wam się nic, tylko robić to. Na przykład, ja mogę gadać godzinami, ja rozumiem, że to jest moje gadanie, tak? I żeby gadać, żeby na różnych językach, ja muszę coś robić, ja muszę uczyć się języków i tak dalej. Tak samo i każdy, kiedy znajdzie swoją mocną stronę, musi się rozwijać, on musi, musi się dokształcać, on musi próbować. Na przykład, kiedy też była mała, to lubiłam w ogródku sobie siedzieć i um, śpiewać, tak? Um, i po prostu mogłam śpiewać i śpiewać i śpiewać. Może było u Was takie zajęcie, kiedy Wy myśleliście, że będziecie dorośli i będziecie to robić, tak? Czego się chce na przykład w tej chwili? Jeszcze takie pytanie powiedzcie sobie. Co się Wam podoba robić i nawet co moglibyście robić nawet bezpłatnie? Na przykład ja dzisiaj trzy godziny gadałam z tą dziewczyną bezpłatnie i jeszcze mogłam gadać, bo ja oddaję, ja dostaję takie ogromne takie energowymiany i i ja rozumiem, że jestem na swoim miejscu, a kiedy ja myślę o czymś innym, na przykład o pisaniu jakichś książek i tak dalej, ja rozumiem, że e, wtedy ja nie mam żywego kontaktu z ludźmi. Ja, ja nie, nie czuję tego energo wymiany. Dlatego ja lepiej napiszę post jakiś na Instagramie albo na Facebooku. Ja wiem, że od razu to przeczytają ludzie, e, będą komentować albo nie, ale chociaż przeczytają, tak? I jeszcze, już to coś daje, bo jak tak, przekazuję tą wiedzę. Ja przekazuję tą wiedzę przez głos, ja przekazuję tą wiedzę przez e, pisanie tych postów, tak? I ja zrozumiałam, ja dawno widziałam, tak, ale ten umysł po prostu zasłaniał to, co ja e, widziałam, także moje mocne strony to jest gadanie o życiu. I ja myślałam, że wszyscy mogą tak gadać, e, donosić takie, y, takie po prostu Prosto, w informacje, tak? W taki prosty sposób, że wszyscy mogą tak pisać, ale nie. Ludzie chcą tego, ludzie potrzebują wsparcia, ludzie potrzebują wiedzieć, że ktoś myśli tak samo jak oni, że oni nie są samotni, oni chcą mieć, uzyskać odpowiedzi na te swoje pytania, dlaczego tak w życiu jest. A może dlatego tak, że nasza dusza przed wcieleniem wybrała sobie taką drogę i um, po prostu. Um, chciało doświadczyć tego, na przykład srogi matki, albo niepowodzenia gdzieś, albo jeszcze czegoś, tak, żeby nauczyć się, żeby wynieść z, tegoś, z, tegoś, z tego jakąś lekcję tak? życiową. I e, kiedy ty to wiesz wszystko, ty rozumiesz, ty się śmiejesz nawet z tego, ty rozumiesz, że to wszystko gra, że każdy człowiek uczy się w swojej klasie i musi dojść do tego momentu, kiedy zrozumie, dlaczego tak wszystko jest. I wtedy on staje się szczęśliwy, wtedy on staje się radosny i tak dalej i jeżeli my wszyscy jesteśmy jeszcze na tej ziemi, znaczy my jesteśmy jeszcze uczniami i mamy dużo, 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 dużo doświadczyć ale jeżeli jednoczymy się, jeżeli znajdujemy jeden drugiego, jest nam lżej bo przychodzimy do innej, innej klasy i wtedy razem lepiej nam się to właśnie powodzi i my, my dążymy do, ciebie, do siebie do prawdziwego siebie i każdy wykonuje jakąś swoją rolę, każdy ma jakiś cenny dar, który musi...